Państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia nagród w konkursie Zielona Pracownia Projekt 2017. Cieszy niezmiernie tak liczna obecność Państwa na tej dzisiejszej naszej uroczystości. To znaczy, że konkurs nasz cieszy się dużą popularnością i chcecie startować w tych konkursach, no, a jeszcze przyjemniejszy jest ten moment, kiedy następuje wręczenie nagród. Miło mi powitać pana Andrzeja Pilota, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Trzecia edycja i takiej frekwencji jeszcze nie była, ale to znaczy, że faktycznie konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. No i tak jest w rzeczywistości. Nie ukrywam, że z jednej strony bardzo się cieszymy, a z drugiej strony no, trochę spędza mi to sen z powiek, bo projekty są dobre, bardzo dobre i jeszcze lepsze. I co z tym zrobić? Gminę Prosławice reprezentuje Szkoła Podstawowa w Kobienicy. A projekt zgłoszony nazywa się Z pasją idziemy w świat przyrody. Dziękujemy również i gratulujemy. Zainteresowanie tym konkursem wzrasta. Proszę zwrócić uwagę, pierwsza edycja 53 wnioski, druga edycja 64, a teraz 132. Zainteresowanie tych gmin mniejszych, wiejskich czy miejsko-wiejskich tym projektem jest duże. Wiadomo, budżety tych miejscowości są znacznie mniejsze niż dużych miast i stąd się bierze to zainteresowanie. Ale też nie ukrywamy, że jest to taką motywacją do rozwijania kreatywności. I to, co jeszcze też decyduje o tym zainteresowaniu, myślę, że jesteśmy już jakby w trakcie wprowadzania reformy oświatowej. Podstawa programowa tutaj jakby się zmienia i do szkoły podstawowej wracają przedmioty typu biologia, geografia, fizyka, chemia. Więc to też jest i dużym odciążeniem dla samorządu, a na 1 września już te pracownie będą gotowe. Chciałbym, jako pomysłodawca tego projektu, żeby w każdej szkole taka pracownia była sfinansowana przez fundusz, ale to jest długa, długa droga. No nie ukrywam, że przy tych dwie pierwsze edycje, no to już są 2 miliony złotych, ale biorąc pod uwagę budżet Wojewódzkiego Funduszu i na przykład to, że wydajemy na przykład na ochronę atmosfery rocznie w postaci pożyczek, ale też dotacji o 250 milionów, to ten milionik wygląda bardzo skromnie, prawda, rocznie. A myślę, że tutaj jest największe spektrum oddziaływania, bo najwięcej ludzi, znaczy dzieci, młodzieży, ale też rodziców, nauczycieli z tego będzie korzystać. Jest to no, taki projekt bardzo spektakularny. W większości to są pokazane w różnego rodzaju prezentacje architektoniczne, wizualne, prawda, grafiki, graficzne. Natomiast jeden projekt jest w skali 1 do 15, jest pracownia zrobiona z materiałów naturalnych, recyklingowych, jest odtworzona ona po prostu, pracownia zbudowana, gdzie nawet mapy są naturalnej wielkości 1 do 15. No, to jest szkoła Zmysłowic i myślę, jeżeli tutaj nie ma tego projektu, to warto przyjechać do funduszu, go sfotografować, bo jest się czym pochwalić. Radzionków w naszym konkursie reprezentowany jest przez Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, czyli Szkołę Podstawową nr 4. Zapraszamy reprezentację. Dziękujemy serdecznie.
Joanna Labus-Kolano z Radziąkowa, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, a dokładnie Szkoła Podstawowa nr 4. No, bardzo się cieszymy, że udało nam się w tym konkursie zdobyć jakąś nagrodę. No, nasza pracownia ma być pracownią nowoczesną, ma być pracownią, która będzie zachęcała uczniów do spędzania tam jak najwięcej czasu, a przede wszystkim do wykonywania różnych eksperymentów, do przeprowadzania doświadczeń, no i do zdobywania wiedzy w sposób taki nietuzinkowy. Pracownia ma być wzbogacona przede wszystkim w dużej mierze w sprzęt multimedialny, w nowoczesne półki, mikroskopy, no i pomoce dydaktyczne, globusy, okazy naturalnych roślin, zwierząt. Na etapie właśnie zmian, które mamy, na początku będzie to przyroda, potem będzie to geografia, biologia. Tak więc myślę, że będzie to bardzo przydatne dla młodzieży.